Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, otwieram 25. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta, pana radnego powiatowego Tomasza Krzysińskiego, który jest w zarządzie powiatu mogileńskiego oraz pracowników administracji gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 24 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje radnych. Punkt 8. Dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 25/128/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowane, otwarcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, a więc rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Cezarego Cichockiego. Przyjmuje pan? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Stwierdzam, że podpunkt pierwszy. Protokół z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 10 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzy. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Podpunkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 24 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 25 sierpnia 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 24/123/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 24/124/2020 w sprawie zmiany budżetu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 24/125/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2020-2021. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 24/126/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Koruszkowo oraz Wójcin gmina Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 24/127/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesów publicznych w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt ósmy. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Ja na komisji
nie będzie odpowiedź, tak? Będzie odpowiedź za chwileczkę. Dobra. Na stronie BIP-owskiej jest ankieta. Ankieta badanie poziomu zadowolenia klienta z jakości świadczonych usług przez pracowników Urzędu Gminy. Ja uważam, że głównie czy jest dostęp do pracownika, jeśli ja stoję w korytarzyku, ci, którzy tam pracownicy siedzą no, za zgodą wójta w takich warunkach i drugi klient przychodzi, to niechętnie chciałabym rozmawiać z drugim. Przy tym, jeśli pani z góry, ten pracownik przyjdzie do mnie, a drugi za mną stoi, to niechętnie przy trzeciej osobie chciałabym rozmawiać o tej, o mojej sprawie. Więc na tej ankiecie bym napisała zero. Więc ta ankieta, póki nie będzie otwarty urząd dla wszystkich. Ja byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i można wejść, oczywiście maseczki jak wszystkich dezynfekcja obowiązuje i można dojść do każdego pracownika, może ich więcej wejść tych ludzi, a nie czekać aż będzie wolna. A co zrobi pan jak będzie padało, czy będzie śnieg, to reszta będzie czekała na schodach? Takie pytanko. Byłam dzisiaj u pana prezesa spółki. Chciałam spytać, kto zatrudnia pracowników ewentualnie nowych. Czy pytano tych obecnych pracowników, czy nie chcieliby zmienić stanowiska z tego, co posiadają na przykład kierowcy, bo pan prezes mówi, że robią analizy, czy nie będzie potrzebne więcej kierowców. Więc nie pytano tych pracowników, którzy mają kategorię C, dlatego dosłownie nie przytoczę, dlatego że w stosunku do nich są inne, nie zadania, ale coś w tym sensie. Więc nie pytano, nie dano im możliwości zmiany stanowiska, bo nie pytano. Czy korzystano z usług biura pracy, bo jeśli zgłasza się do biura pracy, zgłasza się wniosek na roboty interwencyjne, kwotę wynagrodzenia można wpisać różną, nie mniejszą niż, jeśli jest na etat, nie mniejszą niż minimum, można wpisać większą, ale jest dofinansowanie. Nie skorzystano z tego. Pan powiedział, że pytał i powiedziano mu, że nie ma bezrobotnych z prawem jazdy kategorii C. Po czym ja zadzwoniłam, wyszłam z biura, zadzwoniłam, ja jestem często w biurze pracy, zadzwoniłam. Pan powiedział, który się tym zajmie, powiedział, że nie przypomina sobie, żeby do niego ktoś z Jezior Wielkich dzwonił w sprawie bezrobotnych posiadających prawo jazdy kategorii C. Nie potrafił mi powiedzieć, czy jest konkretnie z jezior. Mówił, że z terenu gminy Strzelno jest ktoś. Czy podjąłby pracę, czy dobry byłby, nie wiem. Ale spółka nie wykazała chęci sięgnięcia po pieniądze małe, bo małe, ale jednak. Czyli dostaną dofinansowanie z gminy, to może będzie. Jeśli chodzi, bo ja tu mówiłam na komisji, że widziałam, jak oni pracują i mi jest ich, po prostu współczuję. Dyrektor zatrudnia te osoby, które mu odpowiadają. On jest odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki i musi dobierać sobie taki personel, żeby to wszystko funkcjonowało. I żebym ja był zadowolony, nie miał do niego żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, a on wie najlepiej, jakie osoby ma zatrudnić. Tak samo, jeżeli chodzi o spółkę, tym bardziej, jeżeli chodzi o spółkę, uważam, że kompetencje prezesa są po to jest prezesem i ma w kompetencjach swoich zatrudnianie osób takich, które jemu odpowiadają, bo on odpowiada za bilans finansowy spółki. Bo jeżeli chodzi o inne jednostki, są finansowane bezpośrednio z budżetu gminy lub państwa. Niestety spółka ma częściowo być tylko przez nas finansowana, a większość dochodów ma generować i zarabiać sama. I po to tą spółkę powołaliśmy. Ja myślę, że akurat jeżeli będzie zatrudniona kolejna osoba, to też będzie osoba, która będzie potrzebna i która będzie miała oprócz kwalifikacji prawo jazdy, czyli kierowcy, jeszcze dodatkowe umiejętności, czyli będzie albo budowlancem, albo będzie mechanikiem. Taka osoba, która będzie mogła być wykorzystana w chwili wolnej do innej pracy, a nie tylko jako kierowca, bo jako kierowca tej pracy aż tyle nie ma, bo tak powiem, no, jeżeli będziemy obsługiwać dwie gminy w przyszłości, o ile będziemy, to będą mieli obłożenie większe, ale zakładam, że
musi to być osoba, która będzie mogła robić jedno i jeszcze inne rzeczy przy okazji, bo tak to ma funkcjonować i myślę, że w tym kierunku tak to idzie. Rozmawiałem z prezesem na ten temat też, aby te osoby były, że tak powiem, wielofunkcyjne i mogły robić też co innego, bo powiem, że my będziemy za rok, że tak powiem, rozliczać spółkę z tego, co zrobiła, jakie miała zyski, jakie straty i my będziemy się zastanawiać nad tym, co dalej z tą spółką zrobić, więc za to odpowiada prezes bezpośrednio i za zatrudnianie osób tak samo. Więc jego kompetencji jest to, aby personel był jak najbardziej efektywny i myślę, że jeżeli chodzi o zatrudnianie tych osób, tym właśnie się prezes kieruje, tym bardziej, że no teraz, jeżeli będzie zatrudniony drugi kierowca, to chcę zatrudnić takiego, który będzie na przykład jeszcze mechanikiem dodatkowo lub mówię budowlancem, żeby też wleźć czegoś, ale generalnie w tym kierunku zmierzę, aby to był mechanik, bo mechanik jest potrzebny do wszystkiego, do każdej maszyny, bo tego sprzętu mamy w spółce dosyć sporo i ma ten sprzęt, jak powiem, naprawiać i przy pomocy innych jeszcze pracowników, przy współudziale pracowników, ale ma być odpowiedzialny za to, także nie będzie to tylko osoba, która by się zajmowała jedną czynnością, ale będzie też mogła robić różne rzeczy, które będą akurat na ten moment potrzebne. Jeżeli chodzi o pracowników konserwatorów, z tego co wiem, to mają odzież zapewnioną. O ile pamiętam, to pan kierownik jednostki kilkukrotnie mnie informował, że zakupuje odzież roboczą i tą odzież mają, więc nie wiem, nie słyszałem żadnego sygnału, żeby tej odzieży nie było, żeby komuś czegoś brakowało. Z tego co wiem, to wszystko jest. I te warunki takie BHP są spełniane na bieżąco w miarę potrzeb, więc nie słyszałem jakiegoś większego problemu, żeby ktoś coś zgłaszał, więc nie wiem, dlaczego takie pytanie jakieś się wysunęło pani. To nie było pytanie, to było stwierdzenie, że mają odzież ochronną niezbędną. A pan mnie nie zrozumiał, mówiłam, że pieniądze w Urzędzie Pracy są i nie, jak to mówią, nie wyciągnął pan prezes ręki po pieniądze, które leżą. Jest dofinansowanie. Tak, no jest dofinansowanie też przez pewien okres. To znaczy, że takich pieniędzy tylko, prezes nie potrzebuje, tylko, czy spółka nie potrzebuje. Wie pani, to ja nie to wiem. Przepraszam, może dokończę. Ja to mówiłam, żeby usłyszeli również państwo radni. Jeśli ewentualnie odpukać, będzie potrzebne kolejne jakieś wsparcie, to trzeba na to zwrócić uwagę, że tam, gdzie leżały pieniądze, prezes nie zwrócił się o to. Ja nie mówię, żeby otrzymał takiego, że tam znalazłby się pracownik. Nie złożył nawet wniosku. Ja powiem pani tak, pani radna, nie wiem, czy pan prezes dzwonił, czy złożył. A ja rozmawiałam, ja więc byłam godzinę temu. Powiem może inaczej. Ja na dzień dzisiejszy już wiem, że spółka będzie funkcjonowała lepiej niż do tej pory zakład komunalny. Z tego względu, że już zakupiliśmy dwa samochody, zakupimy kolejne urządzenia, ładowarkę i jeszcze busa i jeszcze pieniędzy zostanie, więc zakładam, że przy tym samym budżecie, który był na zeszły rok, na 2019, więc jeżeli chodzi o same koszty już zmniejszenia utrzymania zakładu komunalnego, to już jest efekt widoczny i myślę, że każdy, kto ma pojęcie i wyobrażenie o tym, jak powinna funkcjonować firma i spółka, widzi już efekt tego na dzień dzisiejszy. Jeżeli rzeczywiście będą zarabiać jeszcze dodatkowe pieniądze, a taki jest plan, poczekajmy, dajmy im rok, dwa, będziemy mogli wtedy oceniać efektywność pracy prezesa i skuteczność i sens i cel powołania spółki. Uważam, że na dzień dzisiejszy efekt już jest, a okaże się w przyszłości, jaki będzie jeszcze. Przepraszam, pan mówi więcej niż ja pytałam. Ja mówiłam, że pan prezes nie poszedł po pieniądze, które leżą. Także jeśli ma nadmiar i spółka lepiej pracuje niż się spodziewał, no to czemu nie wystąpił z wnioskiem? Ale ja nie wiem, czy występował, nie wiem, nie mam takiej informacji, nie pytałam nawet. A pan mówi, że lepiej. Ja mówię, że są pieniądze w Urzędzie Pracy i nie wystąpił o takowe. No to jak się nie ma za dużo, to niech zwróci część. Przyda się panie Jaru, prawda? Przyda się. Pani radna, pani, nie wiem, jakoś, wydaje mi się, że trochę dziwnie pani rozumuje. Nie wiem dlaczego. Nie, i dziwnie to rozpatruje. No, tam pieniądze. Zamiast się pani cieszyć z efektu finansowego, z bilansu finansowego, to pani jak była przeciwnikiem i oponentem tej całej restrukturyzacji, przekształcenia tej spółki. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo myślę, że jako radna pani powinna robić wszystko, aby zwiększyć finanse gminy.
Żeby ta gmina, jeżeli jesteśmy najbiedniejszą gminą chyba w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli chodzi o dochody, jeżeli chodzi o dochody i wolne środki, to powinna pani robić wszystko. I nie tylko, żebym ja myślał, ale pani powinna podsuwać pomysły, jak zmniejszyć wydatki i jak zwiększyć dochody. Więc, właśnie. Więc myślę, że akurat stawianie tego wszystkiego na ostrzu noża i rozpatrywanie, co by było, gdyby, myślę, że jeżeli chodzi o Urząd Pracy, każdy kierowca, który będzie poza terenu gminy, na pewno nie będzie zatrudniony. Bo ja zakładam, że będziemy zatrudniać osoby z terenu gminy, chyba że już naprawdę nie będzie takiego fachowca, który nie będzie się nadawał. To wtedy spółka będzie pewnie szukała gdzieś na zewnątrz. Ale to ma się spinać, to ma się samo finansować i to mają być osoby, które mają dosyć kompetencje, to jeszcze chce im się pracować, bo kierowców jest sporo, tylko że większość z nich akurat znam to środowisko, to chce tylko jeździć i zero stresu, zero pracy dodatkowej, tylko wsiąść, jechać, przyjechać, zostawić samochód, nawet nie wyczyścić, nie dbać, go nie interesuje. On ma być wsiadać i jechać, nic więcej. Więc takich ludzi nie będziemy zatrudniać, a kierowcy, doskonale pani wie, że zarabiają w każdej firmie, nawet takich firmach, które, tak powiem, no, codziennie są w domu, po 8 godzin pracują, zarabiają od 4 do 5 tysięcy w Polsce już, bez takiego żadnego wysiłku i bez żadnych dodatkowych kwalifikacji. A za 3 czy 3,5 tysiąca znaleźć kierowcę, który będzie kierowcą i jednocześnie chciał robić jeszcze coś innego przy okazji, to wiesz, niech pani mi wierzy, że no nie znam już wiele takich osób, a przynajmniej o takim nie słyszałem. Więc będzie bardzo ciężko i musimy się liczyć z tym, że za chwilę, za rok czy dwa będziemy musieli na tych stanowiskach, powiedzmy, kierowców dać większe pieniądze i oby do tego tak szybko nie doszło, ale musimy się z tym liczyć, że nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o pracowników jakichkolwiek, nie tylko kierowców, bo jakichkolwiek, bo no, wszędzie jest zauważalne, że a zwłaszcza wśród młodzieży, że coraz gorzej jest. Nikt nie chce pracować fizycznie, że tak powiem. Nikt nie chce pracować fizycznie, każdy chce jakieś no, lepszą pracę, mniej się napracować, a więcej zarobić i wcale się nie dziwię, bo każdy by tak chciał i będzie ciężko z tymi osobami do pracy fizycznej. Mam nadzieję, że to na terenie wiejskim jakoś uda nam się te osoby znaleźć, zorganizować to, ale no zobaczymy. Chciałem pani przedstawić Radę Nadzorczą akurat spółki. To jest pan Maciej Przerwa. To jest pan po ochronie środowiska i pracuje też w tej branży. On jest w okolice Warszawy, mieszka. Pochodzi z naszego tutaj terenu, ale mieszka w okolicach Warszawy. I pan Bartosz Krajnak, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, to jest z Kruszwicy, to jest wiceburmistrz. I pan Rzepka Piotr z Torunia, a pochodzi chyba z Wrocławia, o ile kojarzę. To jest prawnik. A może pan powiedzieć, kiedy będzie otwarty urząd, tak szeroko jak kiedyś? Nie wiem, kiedy będzie otwarty urząd. Na dzień dzisiejszy na pewno nic nie będziemy zmieniać. Tym bardziej, że tych zachorowań jest coraz więcej i nie wiem, czy jeszcze nie będziemy wracać do poprzedniego wyjścia, czyli generalnie tylko przez okienko będziemy obsługiwać. Nie wiem, czy do tego nie wrócimy, ale oby nie. No, mam nadzieję, że nie. A tak jak pani wskazywała, no, każdy urząd, każdy dyrektor i każdy ster kierujący jednostką, czy to Urząd Pracy, czy gmina, czy każdy burmistrz podejmuje samodzielnie decyzję, jak to ma wyglądać. Ja nie chciałbym, aby coś się u nas wydarzyło, nie daj Boże jakiegoś zachorowania, gdzie będziemy musieli zamknąć cały urząd, bo wtedy nikt nie będzie mógł wejść do urzędu, bo nie będzie urzędu, nie będzie funkcjonował urząd. Więc uważam, że w taki sposób, jak teraz jest, nie możemy zapewnić osobnych toalet dla tych osób, które przychodzą, dla interesantów, więc myślę, że tak jak teraz jest, bezpieczniej dla wszystkich. A każdy jest obsłużony należycie i tak, jak powinno to wyglądać. Nie słyszałem żadnych skarg, więc uważam, że na razie na dzień dzisiejszy pozostaniemy na takim samym rozwiązaniu, pozostaniemy jak do tej pory. Więc przy okienku będą mogli wejść osoby do korytarza. A jeżeli będzie więcej osób, no jakoś poradzimy, myślę, że. Obyśmy nie musieli wrócić do okienka, bo wtedy będą na zewnątrz stali, ale jeżeli będą takie obostrzenia coraz większe i tych zachorowań będzie coraz więcej, to na pewno prawdopodobnie wrócimy do okienka jeszcze, żeby to jak najmniej ograniczyć kontakt z interesantami. I mam takie jeszcze jedno pytanie. Czy nastąpiła redukcja etatów, zmniejszenie etatów w urzędzie?
Tak. Tego jakbyś, tak? Czyli o jedną osobę w ogóle mniej być. Tak. Dobra. A czy to powinnam Pawła wcześniej spytać? Przepraszam cię, Paweł. Czy na terenie Rzeszyna jest sołtys? Mieszka? Na terenie Rzeszyna nie. No. Z tego co wiem, to się wyprowadzi. No i jak to się ma? No rzeczywiście pani, która mieszkała, powiedziała się jedno miejsce dalej, uzgadnialiśmy, że te osoby, które są w radzie sołeckiej, będą dzieliły się obowiązkami sołtysa, dlatego że zgodnie z wszystkimi zasadami mogliśmy zrobić zebrania. No bo nie możemy zrobić, no trudno, żebyśmy wzywali tych ludzi, żeby przyjechali z Rzeszyna do jezior do Boku. No tak nie ma możliwości, bo jeżeli będzie zebranie miejskie, to nie zachowujemy żadnych standardów. Zastanawialiśmy się nawet bardzo mocno na tym, żeby może zrobić w plenerze to zebranie, ale no, myślę, że na dzień dzisiejszy nic się nie stanie, ponieważ zadania są podzielone między Radę Sołecką. Jak mówi prawo do tego? Tak jest mówić. Dlatego, że my przez jakiś czas mamy prawo po prostu zadania scedować na członków Rady Sołeckiej i z tego korzystamy, żeby była, jakby nie było tej pandemii, to myślę, że gdybyśmy byli dawno po tym zebraniu. Chociaż i tak musimy to w jakiś sposób rozwiązać. Może nawet niepotrzebnie, bo jest coraz trudniej będzie. Bo to, co wskazuje, jest zachorowań coraz więcej. No ale no myślę, że do końca roku, tak jak nam przewiduje prawo, będzie problem rozwiązać. Dziękuję. Proszę pani Wando. Wiem, że były przeprowadzane, ale czy już mają wynik, nie wiem. Przy okazji chciałam podziękować panu Osowskiemu za interwencję w PCK. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9 projektu uchwał. Państwo radni, jeszcze mam pytanie. Czy czytamy całą uchwałę, czy tylko przeczytamy tytuł i zagłosujemy? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Uchwała nr 25/128/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przechodzimy do głosowania. Pan Marcin? Za przyjęciem jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, tu mamy gościa pana Tomasza Krzesińskiego. Może by pan nam powiedział, co się dzieje u nas w gminie właśnie z tymi drogami, niedrogami. Jak to wygląda właśnie położymi nakładkami? Panie przewodniczący, panie wójcie, drodzy radni, szanowni państwo, jeżeli chodzi o drogi, to widzicie sami doskonale, zaczęliśmy remont odcinka Rzeszyn Krzywe Kolano na wysokości Lubstówek. Jest to odcinek 1,5 kilometra. Teraz jesteśmy w stanie
w drodze wyłonienia przetargu na następny odcinek, to znaczy z oszczędności, które przeznaczone były na remont nawierzchni w ogóle w całym powiecie mogileńskim, została pula i jeszcze 500 metrów w stronę Rzeszyna będzie dodatkowo w tym roku jeszcze wyremontowane. Do końca bodajże października ma być to zrobione. Jeżeli chodzi o projekt przyszłorocznego budżetu, otóż zabiegam o to, żeby następny odcinek, to znaczy następna część drogi Włostowo-Krzywe Kolano zostało, znaczy remontowane. No i też złożyłem wniosek wcześniej na zarządzie o to, by wyremontować odcinek drogi w Siedlimowie. Jest to odcinek bodajże 880 metrów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten odcinek i ten odcinek, mówię, Włostowo-Krzywe Kolano, jeszcze nie wiemy w jakiej odległości, w jakiej długości będzie remontowane. I też złożyłem wniosek odnośnie przebudowy, znaczy zrobienia dokumentacji na przebudowę odcinka Wójcin-Kownaty o długości bodajże tam jest 1,3 km, łącznie ze ścieżką pieszo-rowerową, która już jest we wcześniejszym etapie, mówię odnośnie Wilczyn-Kownaty. Mam nadzieję i zrobię wszystko zresztą, żeby w tej kadencji ten odcinek został przebudowany. Jeszcze jakieś Państwo pytania macie? Bardzo proszę. Ja dziękuję. Tutaj może ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Pani Halino. Ja się cieszę o drogę do Wilczyna i bardziej o ścieżkę rowerową. Jeśli zrobię wszystko, to wie Pan co, to jest na takiej zasadzie uczyłem się. To znaczy, powiem Pani tak, Pani Radna. Wie Pani doskonale, jeżeli możliwości budżetowe pozwolą, tak, a ja zrobię wszystko, żeby tak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Halino. A propos drogi, mam uprzejmą prośbę do Pana Wójta. Nad jeziorem droga od tej głównej asfaltowej w stronę tablicy ogłoszeń. Tam co roku będąc ołtysem za dawnych czasów Pan Irek wiedział, tam się teraz wybiłam. Ja jechałam w sobotę po tych deszczach, takie są dziury. Rozmawiałam z panem prezesem, no i tak mnie skierował do pana wójta i tak. Także bardzo proszę, teraz będę uprzejma. Bardzo proszę. O, nie wiem, tam gruz chyba. Na tym odcinku takim. Panie Mirku, jak pan zapisze? Tam w tym kierunku do tej tablicy ogłoszeń, taka główna, taka zjazdowa. Jeszcze mam takie, tak? Mam jedno pytanie, bo widzę, że jest Pan Jacek Modrzejewski. Czy można wypalać na terenie posesji gałęzie, czyli tak zwane, nie wiem, dzikie ognisko? Czy można? Jest Pan Jacek? Może od razu odpowiedzieć? Nie. Już mówię Ci. Panie Jacku, tutaj padło pytanie do Pana. Czy można wypalać na terenie posesji, czy gdzieś, nie wiem, nad robię gałęzie, a nawet z kwiatami sztucznymi na przykład. To plastik jest. To jest plastik, więc definitywnie nie można tego wypalać, tak? Natomiast samo palenie ognisk nie jest jakoś wskazane, tak? Tak czy nie? Bo jak ja będę tłumaczyła, że wolno, ale nie wolno, jak zrobię, że nikt nie widzi, to... Proszę? Nie słyszę pana. Nie wolno. Wolno czy nie wolno? Pan mi tylko tyle powie. Uważam, że nie. Uważam, czy tak, czy nie. Pan jest od spraw straży, tak? Na stanowisku. Nie bardzo. Pan... Przepraszam bardzo, Pani Radna, jeśli Pani pozwoli. Tak. Uważam, że to nie jest pytanie skierowane akurat do Pana. Ale Pana jako strażaka. Też. Występuję tutaj w roli strażaka, nie występował. To i każdy jest osobą uprawnioną do udzielania takiej odpowiedzi. Żadne sprawy były muszę, dlatego że każda sprawa jest sprawą indywidualną. I najpierw trzeba zwrócić się, żeby otrzymać decyzję pozwalającą na swojego. Z zewnątrz nie można tego określić, nie znając.
to powiem dalej. Nie ja to robię, robi to ktoś inny. Ja nawet nie wątpię, że pani spróbowała. Pani stresuje. Ale nie, na sesji. Nie stresuje, proszę pana, tylko pani radna. Nie ten dym. Każdy robi na własną wypowiedź. Wie pani, pani radna, musi ktoś wejść do ochrony środowiska, muszą ktoś wejść w strażacy, muszą wypracować stanowisko. A jak robi to strażak? Każda sprawa jest indywidualna, ktoś podpali gdzieś garstkę liści i ona może nie mieć wielkiego znaczenia, ale ktoś inny, jak tam sama pani powiedziała, podpali jakieś plastiki, jakieś worki, jakieś wszystko. To trzeba znać konkretną sprawę i wtedy można się do niej odnieść. Dobrze. A ja mam jeszcze jedno pytanie, jak już rozmawiamy o straży. Czy w gminie nie ma pieniędzy, żeby kupić strażakom parawan? W Wójcinie strażacy składali się z własnych pieniędzy, żeby kupić parawan. Był w Wójcinie wypadek, leżała ofiara wypadku, ktoś zwrócił uwagę, że no, bo leżał parę godzin, że nie macie parawanu, jak to wygląda, wszyscy jeżdżą, oglądają. Teraz rozmawiałem z jednym ze strażaków, oni się sami z własnych, prywatnych pieniędzy składali, żeby kupić do jednostki parawan. Jak na defibrylator. Tak samo mi się wydaje, że to gmina. Jeżeli chodzi o parawan, panie radny, nikt nie zgłaszał, że jest taka potrzeba i konieczność zakupu parawanu. Gdyby było takie zgłoszenie, ten parawan był zakupiony. Tak jak teraz zgłosili nam, że potrzebują wyposażenia apteczek. Ja mówię, no nie ma problemu. Ale to widocznie jest jak, jakoś... A być może oni po prostu chcieli sobie kupić ten parawan bez uczestnictwa gminy, bez udziału gminy. Może po prostu chcieli, rzucili się, po prostu ktoś tam, że tak powiem, no, powiedział, że może zrzućmy sobie, kupmy sobie parawan. Jeżeli mieli wydać na piwo czy na flaszkę, może postanowili wydać na parawan. No, żadnego zgłoszenia, żadnego pisma nikt się do nas nie zwrócił, a na pewno nie domu. No ale może oni nie chcą się zgłaszać sami. Ale dlaczego? No może złą relację mają. Pierwsze, złą relację. Pierwsze słyszę, tym bardziej, że chwilę później byli u mnie i mówili nie, o... Nie, no ja właśnie jeszcze... Bo on to nie. Mówił mi to ojciec jednego strażaka. Ja to byłem zdziwiony, że oni z prywatnych pieniędzy takie rzeczy. No ale Marek, może chcieli, bo padło hasło i rzucili się. No, ja sam od siebie też bym nie chciał czegoś kupować, nie sądzę. No ale ja ci powiem na przykład, że byłem też w zarządzie klubu piłkarskiego i my sami od siebie kupowaliśmy wszystko. To jedno. I w trójkę się zrzucaliśmy na wszystko i drużyna funkcjonowała przez 3 lata. Więc może też po prostu padło hasło i rzucili się na to. Bo ja nie wiem, żadnej informacji nie mam, tym bardziej, że ja na bieżąco praktycznie z Markiem czy z Patrykiem jestem na łączach praktycznie non stop i nie wiem, nie słyszałem nic takiego. Nie było takiego zgłoszenia, pani radna. Takie potrzeby. Nie zdarzyło się tak, żeby strażacy zgłaszali jakąś potrzebę i żeby ich odmówić, żeby nie było żadnej finansów. No jeszcze się nie zdarzyło. Nie wiem, być może ktoś tam jakieś plotki rozsiewa albo jest niedoinformowany, ale nie zdarzyło się, żeby straż zwróciła się do nas zakup czegokolwiek. No może poza samochodem. Samochód to już jest inny wydatek, ale takich drobnych rzeczy na bieżąco mamy na to pieniądze przeznaczone i praktycznie każdy ten wniosek był realizowany bez większych zastrzeżeń. Panie Pawle, proszę bardzo. Ja mam pytanie tu jeszcze do pana radnego. Kto podjął decyzję, że ten remont drogi powiatowej jest robiony od środka? No bo jak się remontuje, to zaczyna się od jakiegoś tam... Początku. Ja myślałem, że to zacznie się od Rzeszyna, co jest ten kawałek lepszej nawierzchni. A teraz zaczęliście, powiat zaczął od środka, kawałek drogi. Teraz widzę, że będzie kawałek w stronę Rzeszyna i 500 metrów zostanie starej drogi. No remontuje się przeważnie, no nie wiem, zaczyna się od dachu, czy... A ten tutaj jest super. To znaczy, on będzie cały, ale ten akurat odcinek był w najgorszym stanie, ze względu na to, że są poobrywane poboża. Zrobiliśmy ten najgorszy odcinek, a dlaczego? To możliwości, to znaczy nie liczyliśmy, że będzie, jeżeli chodzi o przetarg, że wyjdą oszczędności takie, to musimy go od razu za jedną drogę zrobić. Ale ze względu na to, że musimy jeszcze drogę przetargu. Ale kto podjął taką decyzję, że tam remontujemy akurat, a nie po kolei? Pan dyrektor Berwiński z kierownikiem. No ale to teraz możemy się przejechać i zobaczymy, czy ten odcinek, który nie został, są lepsze pobocza niż tam. Są takie same. To znaczy nie chodzi mi o pobocza, bo o odcinek drogi, który był gorszy. On jest taki sam. Tak,
To jest zaczynanie od środka remontu. Uważam, że nie. No, każdy ma swoje racje. Proszę bardzo, pan Marcin. Przepisy regulujące palenie ognisk w ogrodach i na działkach są bardzo nieprecyzyjne. Ustawa o odpadach mówi wyraźnie. Dopuszcza się spalania zgromadzonych poza stołości roślinnych, poza urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Proszę, panie radny. To jest bardzo proste. Sekunda, pani wchodzi. Można sobie przeczytać. Nie, bo tak nieładnie tak atakować urzędnika. Wie pani, można wejść w internet, przeczytać. Że on za to bezpośrednio nie jest odpowiedzialny. Nie powinien nawet takich informacji udzielać, no bo nie jest. Nie, ale to tak od razu tak atakować. To. Brawo, panie radny. Chłopak się zestresował tylko. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie widzę, dziękuję. Punkt 11 mamy też zrealizowane, odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 25. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie. Dziękuję.